Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwejgert, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego. A dziś, Szanowni Państwo, będzie trochę inaczej, bo jest cisza wyborcza, więc o politykach, którzy kandydują w wyborach, nie można mówić. Generalnie należy też raczej unikać tematów związanych z partiami politycznymi, więc postanowiliśmy Państwu opowiedzieć o rosyjskim sposobie na Polskę o tym, w jaki sposób Rosjanie zamienili wpływy polityczno-wojskowe, które mieli do 1989 roku. Chociaż tak naprawdę to oni je mieli do połowy lat 80., od połowy lat 80. polskie służby. To jest taka rzecz, która nie podoba się tym, którzy chcieliby widzieć w perlowskich służbach tylko i wyłącznie długie ramię Moskwy. O tym mówił pan pułkownik Piotr Wroński wczoraj na, podczas audycji, że już pod koniec lat 80. zaczęli monitorować jako wywiad działalność KGB i rosyjskich służb na terenie Polski i mieli też nieformalne kontakty z Amerykanami. Zacznijmy od tego, że Rosjanie po prostu zamiast. Armii zamiast czołgów postanowili rządzić w dawnym swoim imperium przy pomocy korupcji. Najlepiej im się to udało w tych krajach, które były kiedyś częścią Związku Sowieckiego. Takim modelowym przykładem zarządzania poprzez korupcję elit była Ukraina, gdzie na przykład w 2002 roku, kiedy opublikowałem na Omach Tygodnika wprost Listę najbogatszych Europy Środkowo-Wschodniej i umieściłem tam zięcia ówczesnego prezydenta Kuczmy, Pinczuka, a także szefa jego administracji, pana Medwedczuka, teraz już oficjalnie agenta rosyjskiego, który został wymieniony tam na jeńców ukraińskich. To powołano specjalną komisję śledczą w parlamencie ukraińskim do spraw pochodzenia z badania pochodzenia ich majątku, nic z tego nie wyniknęło. Był po prostu gigantyczny skandal, że ktoś za granicą policzył tą kasę i napisał. I ten sam mechanizm próbowano zrobić w Polsce z mniejszym skutkiem. Mechanizm polegał, w ogóle taka, ta próba instalacji kontroli nad gospodarką zaczęła się od lat 80 jest taki słynny żarcik, że, 50, że my wysyłamy, że a, to jest tak, że aż 50 tysięcy par butów za 5 tysięcy ton węgla dostała Polska od Związku Sowieckiego, ale potem była kropka: buty były oczywiście do podzelowania. I to jest mechanizm kontaktów, które Rosjanie budowali, czyli najpierw skorumpować decydentów, a potem dzięki decydentom zainstalować system, który będzie generował korupcję. Tutaj ważna uwaga. Pod konie, na początku lat 90., jeżeli chodzi o system rosyjskiego sprzedaży, rosyjskich surowców naturalnych, na przykład w wypadku ropy była ogromna nadpodaż ropy wewnątrz Rosji. To powodowało, że każdy, kto miał dostęp do tak zwanych rur, bo tych rur produktowych to nie jest tylko rurociąg przyjaźń, po prostu każdy, kto mógł wyeksportować jakąś część swojej produkcji, dostawał za to 5, 6, nawet 10 razy więcej niż za ropę czy za surowiec wewnątrz kraju, a wewnątrz kraju było go ciężko sprzedać, bo go było po prostu nadpodaż. Taka, że to nawet czasem można powiedzieć, że miało wartość zerową, no bo po, po co kupować, może zerową, nie, ale naprawdę minimalną, no bo po co kupować coś, co, co tego to generalnie to była tak jak ropa, tak jak paliwa w krajach Arabii Saudyjskiej. 29 stycznia 1987 roku w Moskwie między rządem PRL a rządem Związku Sowieckiego podpisano umowę o współpracy. To jest jedna z bardzo ważnych umów. Dotyczyła ona budowy gazociągu Jamburg oraz związanych z nim dostaw gazu ziemnego do Polski. Umowa mówiła, że budowa Jamburga jest wyrazem długofalowego programu współpracy do 2000 roku który został przyjęty przez obie strony 4 maja 1984 roku. Strona polska miała zbudować gazową magistralę wiodącą od złoża gazowego w Jamburgu do granic Polski, tak aby zapewnić Polsce dostawy gazu, które miały być jednocześnie środkiem płatniczym, którym Związek Sowiecki płaciłby nam za wykonaną robotę. Czyli wiecie Państwo, my budujemy im gazociąg. A oni za, to, za, za tą robotę płacą nam hajs. E, Kro, Polska, udzielając tak zwanego kredytu jamburskiego Związkowi Sowieckiemu, miała ponieść zasadnicze koszty e, związane z budową. E, ta ogromna inwestycja wobec pogarszającego się stanu polskiej gospodarki, on się pogarszał dlatego, że po wprowadzeniu stanu wojennego w 1981 roku zagranica, przede wszystkim Stany Zjednoczone, wprowadziły sankcje na Polskę. Polska była oficjalnie bankrutem, dlatego że w odpowiedzi na sankcje rząd Wojciecha Jaruzelskiego po prostu... Strzymał obsługę długu zagranicznego. Krótko mówiąc przestał go spłacać. Ktoś, kto nie spłaca długów jest bankrutem. Takie było. Polski dług zagraniczny w pewnym momencie spadł do wartości kilku centów za dolara. To znaczy, że można było odkupić polski dług wpłacąc jedną dziesiątą, jedną dwunastą jego wartości. To też jest ważne w tej opowieści, ponieważ jedną z form finansowania... Budowy infrastruktury, która miała nas uzależnić od Rosji. Zobaczcie zresztą Państwo na perfidię planu. Mieliśmy sami sobie zbudować ten, czy sami sobie, nie wiem, zrobić tą smycz gazową, na której nas miano trzymać. Sami tak. kupić smycz i założyć obroże jeszcze sobie. Tak. tak. I to samo tego, generalnie o co chodziło? Jeżeli ponieśliśmy koszty tak ogromnej budowy, a no potem branie surowców z innych kierunków jest nieracjonalne. Ten mechanizm uzależnienia powtórzono w latach 90., kiedy i na początku, niestety, XXI stulecia, kiedy przestrojono polskie rafinerie pod kątem tego, że najwięcej zysku można było robić przerabiając w nich rosyjską ropę. Krótko mówiąc, sprowadzanie po dokonaniu tych inwestycji, sprowadzanie ropy z innego kierunku niż rosyjskie były działaniem na szkodę spółki, ponieważ nie amortyzowały podniesionych wcześniej wydatków na przerób rosyjskiej ropy. I teraz tak, Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego posłużył jako źródło finansowania tej budowy. On został formalnie powołany na mocy ustawy z 15 lutego 1989 roku, ale to jest przez Sejm 9 kadencji, czyli ten ostatni przed, przed wyborami czerwcowymi 4 czerwca 1989 roku. Tylko, że to jest tylko część prawdy, bo zanim powołano prawdziwy FOS, istniał też FOS, taki można powiedzieć, FOS wersja beta. Czyli bez ustawy, bez niczego sprawdzano, czy to się da robić. Na czym polegało źródło? FOS miał niezależną e, źródło pieniędzy FOS miał niezależną od Ministerstwa Finansów osobowość prawną. Powierzono mu zadanie gromadzenia środków finansowych przeznaczonych na obsługę długu, i to była pierwsza w PRL-u instytucja uprawniona do gromadzenia waluty. I obracania nią poza istniejącymi już wówczas wydzielonymi do operacji walutowych jednostkami, typu banki, Narodowy Bank Polski. FOS miał też odciążyć ministerstwo finansów, przejmując w znacznym stopniu zarządzanie długiem państwa, ale miał też realizować ważny cel wykup polskiego długu na rynku wtórnym. W sytuacji głębokiego kryzysu finansowego. Papiery wówczas, jak powiedziałem, dłużne PRL-u były bardzo, bardzo nisko wyceniane. No, chcieliśmy, krótko mówiąc, nielegalnie, ponieważ tego typu działanie jest nielegalne, chcieliśmy odkupić nasz dług po cenie właśnie za jedną dziesiątą wartości, czyli pożyczyliśmy e, miliard dolarów na przykład, a chcieliśmy ten miliard dolarów odkupić za 100 milionów, za 80 milionów, takie były ceny. Więc z punktu widzenia polskiego teoretycznie FOS, yy, który się kojarzy nam z aferą, yy, był jak najbardziej racjonalnym działaniem. Ale jeszcze raz, cena, wykup polskiego długu yy, to, był tylko, to była tylko legenda, dla której zadłużono FOS. Faktycznie z tego FOZu yy, finansowano budowę yy, tej gazowej smyczy, a także yy, budowę wielu interesów. Które posłużyły później do uzależnienia Polski od Rosji. Krótko mówiąc, na początku, pod koniec lat 80. i na początku lat 90., największym problemem w Polsce był brak kapitału. Brak pieniędzy na to, żeby prowadzić działalność gospodarczą. Nie można było pójść normalnie do banku, bo banki po pierwsze też nie miały pieniędzy. A jak nawet ktoś jakiś bank miał, no to ten, który chciał pożyczyć, nie miał w ogóle żadnych e, możliwości wniesienia zabezpieczenia pod kredyt, którego, który chciał, już o dochodach nie wspominając. E, wyposażając FOS w znaczne środki walutowe planowano właśnie ten skryty wykup polskich długów, e, ale te deklaracje potem e, poszły e, po prostu w sprzeczności z praktyką. Po kilku miesiącach okazało się, że wykup e, działania foz okazało się, że wykup polskiego długu nie jest głównym celem działania funduszu. E, FOZ po prostu przeznaczał na, na wykup długu ułamek swoich pieniędzy. E, potwierdzają to bilanse foz z lat 89-90. E, korzystając właśnie z tej legendy, legenda to jest e, to jest taka opowieść, którą się, e, którą, której używa wywiad. Ale także inne służby do zamaskowania prawdziwych celów w swojej, wiadomo, w, w, w swojej, swojej w swoich działań. Wśród wielu szkodliwych dla polskiego państwa transakcji FOZ-u to właśnie finansowanie rosyjskich interesów w Polsce. W latach 1989-90. FOZ wypłacało kolejne raty na budowę kredytu jamburskiego, którego Polska udzieliła Związkowi Sowieckiemu. Czyli jeszcze raz, szanowni Państwo, FOZ był narzędziem przekazywania gotówki z Polski do Związku Sowieckiego. Ten gazociąg miał do zachodniej granicy Związku Sowieckiego. Sumienność, z jaką wywiązywano się wówczas z umowy z Rosjanami, bardzo mocno kontrastuje z problemami gospodarczymi, które mieliśmy. Krótko mówiąc, myśmy wówczas nie mieli pieniędzy, tak jakby to mówiąc obrazowo, na jedzenie dla dzieci, na, o wakacjach i podręcznikach już nie wspominając, na czynsz, ale wysyłaliśmy dobremu wujkowi z zagranicy, a może nie takiemu dobremu, wysyłaliśmy pieniądze cały czas. Na to zawsze było. Od w roku 1980 koszty jamburskiego kredytu poniesione przez Polskę przewyższały znacznie koszty te, które były w ogóle planowane. Na przykład wtedy wydano ponad 212 ówczesnych oczywiście złotych w miejsce przewidywanych 66,7. Przy czym uwaga, 129,2 to była indywidualna decyzja Ministerstwa Finansów. W ramach tego działania FOS do roku, w roku tylko 1990 przekazał Rosjanom ponad 322 miliardy złotych. Pełne obciążenie Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego z tytułu umowy jamburskiej, to jest kwota biliona złotych. Zbliżając się na dodającej dzisiaj, znaczy może inaczej, to są też inne trochę pieniądze. Całość zobowiązań w przeliczeniu na dolary to jest 158 milionów dolarów ówczesnych. 158 ówczesnych dolarów to jest kwota, którą dziś moglibyśmy Szacować jako kwotę bliższą raczej miliarda dolarów niż pół miliarda, ale tu jeszcze trzeba dodać, że polska gospodarka była bardzo mała. To był nieporównywalnie większy wyni e e wysiłek. E kadrę zarządzającą FOS stanowili e oficerowie i funkcjonariusze służb specjalnych zaakceptowani przez Rosję. To jest bardzo ważne. E po prostu wybrano ich na Ludzi, którzy mieli nie tylko, zobaczcie Państwo, ułamek tego poszedł na wykup długu, najwięcej poszło na finansowanie budowy rosyjskiej infrastruktury służącej do uzależnienia Polski, ale oprócz tego FOS udzielił setek pożyczek, niektórych na papierze, niektórych formalnie, rodzącemu się polskiemu kapitalizmowi. I w ten sposób planowano Budować rosyjskie wpływy. To jest wstęp. Co się dzieje w latach 90.? -tych? W latach 90. mamy już gaz podłączony. Problemem jest ropa. Dlatego, że Edward Gierek, jakby go nie oceniać, to jest facet, który miał parę pomysłów i bynajmniej wcale nie chciał być na garnuszku Rosji. On zbudował naftoport. I zbudował możliwość, w zasadzie posiadanie naftoportu sprawiło, że Polska była od momentu jego uruchomienia krajem bezpiecznym energetycznym. Bo niezależnym, jeżeli chodzi o ropę naftową, nie będziemy nigdy. Niezależnie od gaz możemy być, to też jest częścią naszej opowieści późniejszej, ale problemem właśnie było to, żeby Polska nie, mogła, nie, ko nie chciała korzystać z tego naftoportu wybudowanego przez Gierka. No, i tutaj wjechała po prostu czysta, żywa korupcja. Po prostu zbudowano sieć dostawców, którzy płacili gigantyczne łapówki od początku lat 90. do polskich menadżerów rafinerii. Co w ogóle, żeby było śmieszniej do początku lat XXI wieku, w ogóle było bezkarne, ponieważ w Polsce nie było pojęcia łapówki menadżerskiej. To znaczy mogłeś po prostu iść i przekupywać dyrektora handlowego w danej firmie i nie groziło ci za to żadna sankcja? Pod hasłem, ja ci dam kasę, żebyś ty kupował ode mnie, a nie od tamtych. I nie można było z tym nic zrobić, po prostu nie było na to paragrafu. Dopiero Unia Europejska po 2004 roku wymusiła na, wymusiła na Polsce wprowadzenie penalizacji łapówki menadżerskiej. Nie był to przypadek. I teraz tak, te pieniądze szły do pracowników rafinerii, do oficerów służb specjalnych, do polityków oczywiście. Od samego początku, od 1991-1992 roku, kiedy instalowano to, zaczęto po prostu odprowadzać te pieniądze nie koncentrowano się na jednostkach. Chciano stworzyć system powszechnej korupcji. Potem te pieniądze trafiały też do prokuratorów, do dziennikarzy tak do tak jak wspomniałem oficerów służb specjalnych. Po prostu stworzono gigantyczny mechanizm korupcyjny, którego celem było degenerowanie polskiej klasy politycznej i docelowym Wynikiem tej operacji miało być to, że mieliśmy wyglądać jak Ukraina. To było prowadzone zarówno przez wywiad cywilny, jak i wojskowy Rosji. W rosyjskim wywiadzie wojskowym tym się zajmował dziesiąty zarząd GRU, który go celem było Przejęcie polskiej infrastruktury. Co to znaczy, nie ma sensu z punktu widzenia rosyjskiego dążyć do przejęcia rafinerii, ale miało sens uzyskanie tytułu prawnego do rurociągów. To się nie udało, ale takie były plany. Były też plany wykupu tych polskich rafinerii. Natomiast te plany też na początku XXI wieku okazało się, że skorumpowanie polskich elit, nie zablokowało wejścia Polski do Unii Europejskiej, a to z kolei tak naprawdę zbudowało nam mechanizmy, które pozwoliły, to zresztą ten, to widać też po Bułgarii, jak Bułgaria po wejściu do Unii Europejskiej zaczęła być odciągana od, jako, mimo że była tradycyjną, niemalże taką przyrodzoną rosyjską wpływów, Bułgaria Dziś jest dużo bardziej prozachodnia niż Serbia, a mniej więcej te kraje były uważane za takie mateczniki KGB, GRU, FSB. Dzisiaj, czy to od razu powiem może inaczej, bo KGB się rozpadło, przekształciło, bo to źle powiedziałem, rozpadło, przekształcono w dwie służby po w latach 90. pierwszą jest federalna służba bezpieczeństwa, która działa wewnątrz kraju teoretycznie, ale ona działa również w krajach tak zwanej bliskiej zagranicy, czyli w tym Polsce, a drugą służbą jest SWR, to jest służba wywiadu zagranicznego, służba wniecznej Razwiedki, która no oczywiście to jest to jest właśnie dawny zarząd dawne zarządy wywiadu dawnego KGB, no i oczywiście GRU. I reasumując, ten plan wejścia udał się częściowo. To znaczy, skorumpowano bardzo wielu przedstawicieli elit, żeby było jasne, Szanowni Państwo, z różnych opcji politycznych. Ze wszystkich. Tak, od lewa do prawa i z powrotem. Natomiast od pewnego momentu to się zrobiła impreza różnych wywiadów, nie tylko polskiego i tego, bo jak w Polsce zabezpieczono ten korupcyjny biznes? Otóż ten biznes w Polsce zabezpieczono w ten sposób, że trzy służby wywiad cywilny, wywiad i wywiad wojskowy, czyli dawne WSI, a także kontrwywiad cywilny yy, uznały, część korupcyjnych wehikułów za spółki przykrycia polskich służb. Spółka przekrycia, Szanowni Państwo, oznacza spółkę kontrolowaną przez służby. Krótko mówiąc, płynęły łapówki, a nasi specy od łapania łapówkarzy podnosili rączkę i mówili... To jest tak, jak Tomek opowiadał o operacjach Wulka, Kosowska, etc. Oni tam podnosili łapkę. Nie, nie, nie słuchajcie, Druga, to jest. nigdy nie kończąca się operacja. To jest nie, nie, nie dotykajcie się tego, to są po prostu gigantyczne zyski informacyjne, a w ogóle to nie oni korumpują nas, tylko my korumpujemy ich. I w ogóle zostawcie to, to jest po prostu, zepsujecie po prostu największą operację polskiego polskich służb, bo to tak jak mówiłem, e, e, warunkiem tego. Mówimy, werbujemy, tak, i tak. Influujemy. I zostawiam. Zostawcie to, odejdźcie stąd, bo działać. nie one są to, nieistotne. Tak. Tak, tak, zostawcie to, zostawcie to. To jest po prostu, zniszczycie, zaszkodzicie interesom po tego. To jest po prostu genialna operacja. No i ta operacja polegała, Szanowni, tak, Państwo, że przez kilkanaście lat po prostu leciała ta kasa. I e, na dziś, e, jak się mówi o rosyjskich wpływach e, i o komisji, która ruszyła i będzie to wszystko badała. To komisja zetk zetknie się z e, tym, że żadna ze służb, która dostarcza materiałów do komisji, nie jest zainteresowana. No i niestety muszę powiedzieć, że ludzie, e, którzy e, uczestniczyli w tym procederze, mają bardzo duży wpływ. Na działanie tej nowej komisji. Niestety tylko tyle możemy powiedzieć, nawet po ciszy wyborczej nie będziemy Nie są zainteresowani tym, żeby tutaj, oprócz gonienia króliczka, coś się wydarzyło. Nie, nie, jest, nie są zainteresowani Sporciłeś... wyświetleniem prawdy. Żebyście Państwo wiedzieli, żadna ze stron na poziomie, powiedzmy inaczej, żadna strona polityczna na poziomie takim powszechnym, oczywiście są szlachetne jednostki. Miejmy nadzieję, że jak najwyżej w naszym hierarchii. Które nie do końca mogą sobie zdawać sprawy, ja jak głęboko to sięga, jak powszechne tak, jest tak, tak. tak. Szanowni Państwo, ja, ja, ja się tym zajmowałem e, naprawdę wiele, wiele lat temu, i w pewnym momencie to jest coś takiego, że e, człowiek nie jest w stanie po prostu ogarnąć, bo czy moment, w którym zaczyna ogarniać, jest momentem, w którym nie, nie, dobra, to ja żartowałem, panowie, to ja zamykam to wszystko i odchodzę. <ślesz> to przepraszam, to już nie, ja już nie będę otwierał tych drzwi. Poruszyłeś niezwykle istotną, istotną sprawę, to znaczy, poruszyłeś kwestię działań Edwarda Gierka dotyczących naftoportu. Ja Państwu przybliżę Ty to. Współczesny terminal powstał w 1992 roku celem zróżnicowania dostaw ropy naftowej do Polski, jako rozwinięcie inwestycji zainicjowane jeszcze w czasach rządów Edwarda Gierka, która pozwoliła dostarczać do Polski ropę zamawianą w Libii, Iranie oraz koncernów zachodnich. To był rzeczywiście jeden kluczowy, to było niezwykle istotne, na to się zgodzili Rosjanie. Wtedy zaczęło bardzo prężnie działać na, na, na nasz wywiad. Kontrakt z BP od maja 1971 roku. Jako konsument dostaw y, Naftoportu do połowy lat 70., powstała rafineria gdańska, czyli późniejszy e, lotos, między innymi. Szanowni Państwo, co zrobił Gierek? Gierek e, pod pretekstem, że będziemy pomagali tym krajom Trzeciego Świata, bo wtedy było tak, e, wybudował naftoport i, i w połowie lat 70 rafinerię, która była. Dostrojona już do innej ropy, nie tylko do ropy rosyjskiej. To było niezwykle istotne. Rosjanie wtedy, łagodnie mówiąc, lekko to przeoczyli, albo jeszcze uważali, że mają taki wpływ w Polsce, że to im się z rąk nie wymknie. No i rzeczywiście od 1992 roku dalej próbowaliśmy działać tak, żeby była możliwa ta dywersyfikacja. I rzeczywiście Szanowni Państwo, no, LOTOS, LOTOS dla, dlatego był, był niezwykle istotny, jest niezwykle istotny, żeby mógł funkcjonować w ten sposób, w odróżnieniu od, od dawnego CPN-u, który, który no, był i, i późniejszego Orlenu, który był ukierunkowany jednak, jednak na ropę ze wschodu. To się, to się oczywiście wszystko, wszystko zaczęło zmieniać. I zobaczcie Państwo, jest niezwykle ważna informacja. Jak pomyślał Gierek? Jak pomyśleli jego y, tutaj fachowcy? Najpierw zaczęto budować naftoport, a później wybudowano do tego rafinerię. I ja tutaj chcę wrócić do jednego tematu, który, szanowni Państwo, jest do tej pory y, nie do końca wyjaśniony, to znaczy do zakupu rafinerii. W Morzejkach. Ja miałem tę możliwość, że bardzo długo funkcjonowałem wśród ludzi, którzy bezpośrednio negocjowali zakup refinerii w Morzejkach ze strony rosyjskiej. I sprzedaż. sprzedaż? Tak, sprzedaż. Nasze służby dysponują, szanowni państwo, tymi materiałami, i powiem państwu, tak, ja państwu przeczytam. Orlen kupił od Jukosu za yy, 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 miliard czterysta dziewięćdziesiąt dolarów yy, 53% akcji litewskiej spółki Morzejki, Morzejki Nafta, zarządzającej rafinerią w Morzejkach, a następnie dzięki umowie z rządem Litwy nabył, nabył kolejne 30% 66 setnych udziałów za ponad 80% 852 miliardy dolarów. 852 nie miliardy, nie, miliony. Miliona dolarów, miliona, miliona dolarów. Tak. Czyli, szanowni państwo, według tego, co mówili ci ludzie, którzy sprzedawali, sądzili, że Polska wynegocjuje mniej więcej do, do miliarda 900 milionów. No, negocjacje tak się rozkręciły, były konsultowane z najważniejszymi ludźmi w państwie, że Rosjanie byli zdumieni i uśmiechnięci, zadowoleni, że ta kwota wyniosła ten miliard 490 milionów dolarów. Powiem państwu, co powiedzieli Rosjanie jak sobie żartowali, że byli zdziwieni, że kupujemy sobie dojarkę bez krowy za takie pieniądze. I się okazało, że mieli rację, bo zaraz spowodowali to i swoimi działaniami na Litwie i oczywiście swoimi działaniami w Rosji, że morzejki stanęły. Morzejki miały olbrzymi problem, żeby dochodził do nich surowiec, i żeby mogły funkcjonować. Były, były tam, no po prostu trzeba mieć sabotaże. Paliły się, paliły się te linie produkcyjne, zrobił się, się, kłopot. Cała ta operacja ukierunkowana właśnie na to, żebyśmy przekierowali swoje, swoje siły i działania na kierunek morzejek, no. Szanowni Państwo, ale, musimy, ale tam brakuje jednej informacji. żeby mm -hmm. to wszystko poukładać. Jukos, który sprzedawał, był w Chodź roku... Był w roku 2006, kiedy dochodziło do transakcji. Był, siedział w więzieniu a całość jego majątku była zajmowana przez syndyków, zresztą to potem się według prawa europejskiego, w ogóle według jakiegokolwiek prawa okazało się to, że to jest nielegalne. Rosja została uznana winnym bezprawnego zawłaszczenia majątku Jukosu. I dla Jukosu sprzedaż morzejek była formą, w Polsce była formą ratowania ostatnich aktywów Chodorkowskiego przed przyjęciem ich przez państwo rosyjskie. Stąd on nie miał mocnej pozycji negocjacyjnej, i stąd płacenie kwot, które tam, za w ogóle za to możejki, no to, to były to zresztą to była zabawa tego typu, że negocjacje za te 53% były na poziomie 900 milionów w pewnym momencie. Znaczy, Polacy przebili tą kwotą miliard, półtora miliarda, tak jakby pomiędzy 900 a półtora, zakładając, że chcemy to kupić, nie było nic pomiędzy. tak? To oczywiście był biznes korupcyjny. Skąd o tym wiemy? Ano z prostego przyczyny, że powstał nawet specjalny raport w latach późniejszych, no, gdzie z powodów politycznych nie zdecydowano się go na odpalenie. Tam jest taka fajna rzecz, ja o tym napisałem w 2007 roku że z pieniędzy przelanych przez Orlen zniknęło tam bodajże 274 miliony dolarów. I to jest mniej więcej, o, 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 pokazuje 274 miliony, czyli miliard złotych. Tak. Powiem, powiem Państwu, jak to zniknęło? No tak zniknęło. To znaczy ci wysłali, ja mam do dziś mam gdzieś tam odpowiedź Orlenu w tej sprawie, ale odczepcie się od nas, myśmy zapłacili. A co? Gdzie to poszło, to, to, to my się tym nie interesujemy. No, to poszło, oczywiście, wiecie Państwo, to jest trochę taka historia. Jakbyście przyszli, powiedzieli, że ja kupiłem to mieszkanie za półtora miliona złotych. No dobrze chłopie, ale tam z tych twoich półtora miliona. 274 tysiące nie dotarło do, na konto właściciela. A, no, gdzie żeś to, ty to wpłacił? Ale ja zapłaciłem pół tego. No Zapłaciłeś, ale gdzie żeś to wpłacił? No i to jest taka, taka prosta, prosta historyka, no bo to poszło gdzieś bokiem e, w taki sposób, że e, po prostu zniknęło 274 miliony. No i to jest, to jest taka renta, którą sobie podzielili ludzie którzy byli opiekunami tej transakcji i tutaj, Szanowni Państwo, nie możemy, z dwóch powodów nie możemy mówić... Cisza wyborcza, to to też nie może cisza wyborcza, więc nie możemy wskazywać nawet kierunków, gdzie to sobie poszło, natomiast to, to był jeden wielki wał, przede wszystkim polegający na przepłaceniu. Wiecie Państwo, kiedyś to, czy ty, to było jasne zresztą. Ja powiem Państwu, napisałem kiedyś tekst, który został zdjęty w tygodniku. Mam gdzieś ten tekst jeszcze zresztą, który został zdjęty w tygodniku wprost. Napisałem go z kolegą z Wielkiej Brytanii. Ten tekst się nazywał Ostatni Zajazd na Litwie. Że nie istnieje ekonomiczny sens dla Polski i dla Polaków, kupna może jak istniał tylko i wyłącznie sens łapówkowy, ale jeden sens z punktu widzenia budowania monopolistycznej pozycji na rynku polskim. Czyli to była duża inwestycja, na której można było. Nie, znaczy, to też, ale to właśnie to jest ta pierwsza część, ale monopolistyczna pozycja polegała na tym, że morzejki, jak nie były częścią y, grupy Orlen, to konkurowały z Orlenem w północno-wschodniej Polsce. Wyłączenie tej konkurencji po prostu y, myśmy mieli w latach na początku XXI wieku, w latach 90. mieliśmy oligopol. Oligopol polega na tym, że mamy bardzo mało podmiotów konkurujących na rynku, które ustalają wspólną politykę cenową. Teraz mamy monopol. W Polsce konkurencja na rynku paliw nie istnieje. To znaczy, jest tylko jeden podmiot Orlen, który dyktuje ceny w całej Polsce. Nie ma żadnej konkurencji. Przykład, a już nie możemy powiedzieć. Nie, nie. Bo, jest, bo jest cisza wyborcza. W każdym razie to jest jeden z mechanizmów drenowania Polaków. W tym wypadku pamiętajcie Państwo, że demokratyczny, to nie jest tak, że patriotyczni Rosjanie Chodorkowski zostali zarżnięci przez niepatriotycznych złodziei powiązanych ze służbami, będących służbami. Jukos... I Putin, Chodorkowski i Putin to dwie frakcje rosyjskich służb, z których jedna podjęła decyzję o orientacji na coś na kształt liberalnej demokracji, aczkolwiek ja myślę, że chodorkowskiemu marzyła się Rosja w wykonaniu raczej takim no, o... czymś czy pomiędzy, ja, czy ja sobie nie wyobrażam zainstalowania. E... Demokracji w Rosji. E, to jest, szanowni państwo, takie, to jest to, jak e, Stany Zjednoczone próbowały instalować demokrację e, w e, Afganistanie, na przykład. No, 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 to nie jest ten system operacyjny. To jest, e, to trochę tak, jakby, e, jak to powiedział mi jeden z oficerów, e, czy próbowałbyś instalować Windowsa na ZX Spectrum. ZX Spectrum to był komputer, mikrokomputer służący głównie do drobnego programowania i y gierek popularny w latach 80. No, nie jest to od tego. I ta, ta, ten pomysł Amerykanów, żeby wszędzie instalować demokrację, no, on zadziałał tylko i wyłącznie w Japonii. To jest taki, bo wszędzie indziej ten system się nie przyjął z tych takich ważnych rzeczy, bo ja nie mówię o tym, no w Polsce się przyjął, no ale Polska, powiedzmy sobie, to nie jest, to nie było państwo półdzikie, na przykład jak Afganistan. No, powiem szczerze, wyobraźcie sobie, tak jak mi właśnie wspominany oficer mówił, że w XII wieku ktoś ląduje wam w Polsce Piastów, gdzie tam się wszyscy nawalają jakieś udzielne książętka i zaczynają im tłumaczyć zyski wynikające z zainstalowania demokracji. Generalnie rosyjska koncepcja jest i była taka, żeby na początku zachęcić, dawać jakiejś grupie ludzi czy swoim firmom różne... Towary energetyczne naprawdę po bardzo atrakcyjnych cenach i uzależniać. W związku z tym, żeby wyłączać infrastrukturę czy możliwości, mówimy o Polsce, do innego działania. No, zobaczcie Państwo, jak zaczęto wchodzić na rynek polski. Mówię tutaj o, o Ukoilu. De facto, Ukoil powstał z Jukosu. I zwróćcie Państwo uwagę. Początek, no wtedy to jeszcze miało, kiedy Łokł zainstalował na terenie Polski te 113 stacji. Rozwijali się niezwykle prężnie. Później mieliśmy tylko same problemy, bo był kłopot rzeczywiście z tym, oni próbowali kupić rafinerię, kupić lotos. Jak widzicie Państwo, to było rozważane, jednak lotos nie został sprzedany. Rzeczywiście są te wszystkie materiały, nasze służby je posiadają o tym, kiedy te oferty były, były składane. Te oferty były składane kilkakrotnie do różnych opcji politycznych i do różnych rządów. Rzeczywiście próbując dalej wymuszać na przykład na ograniczeniu dostaw, na różnego rodzaju wtedy działaniach, które miały pokazać, że jeżeli. Weszlibyśmy w spółkę z Rosjanami w taki sposób, gdzie oni mieliby możliwość, tutaj no w zasadzie odgrywać główną, główną rolę, że to ta rafineria byłaby niezwykle konkurencyjna i w ogóle ta spółka byłaby niezwykle konkurencyjna. No ktoś... Nie zgodził się na to, jak wiecie Państwo, Lotos nie został sprzedany. No dalej nie będziemy mówili, bo, bo to już będziemy wracali do tego, że będziemy łamać ciszę wyborczą. Także te wszystkie próby odwracania kota ogonem, tłumaczenia, że przecież tutaj już ktoś chciał sprzedać Lotos. Nie, nie, to to, to było, to były dokładnie zbadane, zbadane kierunki działania Rosjan. No, były też inne pospolite wały, które Rosjanie również chcieli zbadać, jak to dalej y, wyniknie. To była tak zwana y, operacja Anakonda. Nie, to bo to było nazywane wewnętrznych pismach. Wewnętrznie tak. pismach NAI. Tak. I to, to chodziło, chodziło o to, żeby zacząć y, eksploatować przyłączę prądu i stworzyć już yy, taki Precedens, że można ten prąd bardzo tanio pozyskiwać ze wschodu, budować. Dlaczego tego nie robić, skoro to się sprawdza, jest tanio, jest bardzo, jest bardzo, bardzo, tak powiem, racjonalne to, żeby można było ten olbrzymiej ilości prądu brać i, i, i w związku z tym wychodzi taniej niż, niż nasze drogie elektrownie węglowe. Stamtąd jest energia atomowa, możemy ją pozyskiwać. Nie było, nie było mowy o tym, żeby w Polsce tę energię atomową rozwijać. Albo, jeżeli rozwijać, to na bazie e, wschodnich technologii. To jest bardzo, bardzo ciekawa sprawa, a zaczęło się od, ja teraz Państwu wytłumaczy, od e, takiego, e, takiej operacji operacji wywiadu, która miała ludzi wywiadu, którzy mieli, mieli schowany taki biznes i z nim ruszyli. No, e, Panie nie wszystkim, to jest, to jest, to jest, to jest, to jest to głównym celem dla Ludzi, którzy to opychali, było pozbycie się czegoś, co im genero nie generowało koszty, nie generowało zysku. I upchnięto to w polskich spółkach. E A gdyby się udało to połączyć, no to rzeczywiście by wchodził w grę ten, e no, ten, mechanizm, o którym mówił Tomek. No, ale skończyło się w taki sposób, że wydano kilkadziesiąt milionów złotych. E na transakcję, którą, z której tak nic, nic nie wniknęło. To jest po prostu czysta, żywa strata. Sprawa, w sprawę był zaangażowany nieżyjący już polityk Platformy Obywatelskiej Konstanty Miodowicz. On zszedł z tego łez padołu w bardzo takich niejasnych okolicznościach. Miano to próbować wyjaśniać, ale jakoś Jakoś, jakoś, jakoś nikomu się do tego nie pali, niezależnie od tego, która opcja rządzi. On zmarł w 2013 roku, natomiast okoliczności, tak jak już powiedziałem, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego miała informacje źródłowe o tym, że padł ofiarą. Ataku i to zarówno przed hospitalizacją, jak i w trakcie hospitalizacji, krótko mówiąc, że go dobito. I co jest najciekawsze, nie zrobiono mu sekcji zwłok. Znaczy, e, to jest pomimo, pomimo dziwnych okoliczności śmierci, pomimo informacji u Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wskazujących na to, że to mogła być ta. No ale to jest taka niezwykle taka... ważna sprawa pana Marka Karpia. Ale to też jest analogiczna sprawa. Tak. Szef Ośrodka Studiów Wschodnich po prostu też, jak można powiedzieć, mechanizm jest taki bardzo podobny. Wziął udział w kolizji, znaczy kolizji, najechał na niego białoruski tir, następnie sprawcę wypadku wypuszczono. Sprawca potem okazało się nie istniał na Białorusi, Oczywiście się wyjechał mimo zakazu o wyjazdu z kraju, wyjechał tam i się okazało, że, że to było tylko i wyłącznie imię i nazwisko. Natomiast istnieją relacje, że po tym jak się panu Markowi zaczęło polepszać w szpitalu, no to znowu mu się potem pogorszyło. To znowu jest historia, której niestety nie możemy opowiedzieć w ciszy wyborczej bez podawania kontekstów. Chodzi o to, że to są takie jednostkowe przypadki. Wtedy w roku 2004 zaczęły się Rosjanom palić przysłowa dupa pod, pod, pod dupą. Dlaczego? Dlatego, że pojawiła się komisja śledcza do spraw Afery PKN Orlen i zaczęły latać kwity. Ale jak Państwu powiedzieliśmy, zainteresowani w tym, żeby prawda nie użyła światła dziennego. Były też polskie służby, które do spółki z ruskimi służbami, tutaj szanowni państwo była po prostu wielka międzynarodówka, po prostu czerpały nielegalne zyski z handlu surowcami. I to jest tak naprawdę kluczowa rzecz, no bo nie były zainteresowane. I wiecie państwo... Jest taki komiks mój ulubiony Kajko i Kokosz. Tam jest taki odcinek Dzień Śmiechały się nazywa, który polegał na tym, że dzielni woje Wojowie Mirmiła. Albo jak już tam zbudowali sobie zbójcerze. To jest taki komiks dla tych, którzy nie znają, w którym opowiada historię mniej więcej w 90% opowieści. Jest to zbójcerze, atakują e, pokojowy gród słowiański Mirmiłowo, ale dzielni woje Mirmiła, Kajko i Kokosz po prostu sprawiają, że za każdym razem ponoszą porażkę. Tym razem zbudowali sobie wielką machinę oblężniczą. I dzielni woje najpierw skrócili podest, i pierwsza próba z machiną się skończyła po prostu klęsko, no bo był za krótki, a następnie przedłużyli. Przekładając to na język służb wywiadowczych można manipulować albo skracając dostęp do informacji, ale wtedy będą Obiekt takich działań, taka komisja śledcza będzie na, nawalać yy, na zasadzie dawajcie, dawajcie, dawajcie te informacje wyszarpywać, a można ich zawalić informacjami w taki sposób, żeby nie byli w stanie po prostu ocenić o co chodzi, jaka jest informacja ważna, która jest nieważna. I tak postąpiono yy, yy, z tym, z komisją tego, gdzie wrzucono jej po prostu kompletnie niezwiązaną z tematem prac komisji rozmowę biznesową nieżyjącego już Jana Kulczyka za Uganowem i po prostu rozpętano wokół tego tej rozmowy, rozpętano po prostu całe ognisko, którego głównym celem było, ale zostawcie tą ropę, zostawcie po prostu to pytania o te nielegalne prowizje, po prostu idźcie stąd, idźcie, biegnijcie za Jankiem Kulczykiem, tam, tam, tam jest Janek, tam. Tam jest Janek, tam jest, on, on się spotkał z agentem KGB. tam, tam biegnijcie. No i ten, no i ten, ten biedny, biedny kulczek się tam po prostu odnalazł jako taka, to jest taki zając. On był takim zajączkiem. wiesz wtedy, wtedy co, 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 zrobiono w, w celu e, ukrycia tych wpływów i, i zrobiono to już bardziej, bardziej, m, w taki bardziej wyrafinowany sposób. To znaczy wymyślono taki patent, że m, Białoruskie rafinerie otrzymywały mniej więcej kilka razy w roku partie takiego pozornie zepsutego, zepsutego paliwa z Rosji w ramach tej, 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 tej puli wojskowej. To paliwo było bardzo mocno zasiarczone, ono nie odpowiadało parametrom i zawsze te partie tam docierały. I te partie były w dyspozycji m.in. właśnie Ukoila. I to rozdysponowano razem z Białorusinami na teren polski. I szanowni państwo, de facto te, te rafinerie radziły sobie z tym. Była też taka alternatywna droga przez Niemcy, to znaczy przez port w Rostoku. I same te działania, jeżeli chodzi o później dystrybucję tego wszystkiego, szanowni państwo, powodowało, po pierwsze, olbrzymie y, korumowanie i zależnienie polskich y, portów, w szczególności portu w, w Rostoku, y, od tych, tego mechanizmu korupcyjnego. To znaczy, y, Rosjanie sobie mogli doka, do, dokładnie delegować, kto, co będzie rozładowane, w jaki sposób będzie rozładowane, kiedy, bo tam stworzono mechanizm, że cena wzrastała, im dłużej towar nie został sprzedany. W pierwszym tygodniu było rewelacyjnie. W drugim było nieźle. No w trzecim już się wychodziło na zero, a w czwartym tygodniu trzeba było dopłacać. Dlatego opłacało się dawać, dawać różnego rodzaju profity tym, którzy działali w tych portach. Ta ropa wchodziła de facto do Polski. Innym kanałem. I to są. Ja pokazuję mechanizmy działania. To jest ten ostatni. to jest ten ostatnie. Natomiast my, 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 to jeszcze jest taka jedna rzecz, której nie omówiliśmy, ale się strasznie się strasznie się rozgadaliśmy, a bardziej ja. Jest jeszcze jedna rzecz, którą oni robili. Mafia, mafia paliwowa, cały mechanizm fałszowania akcyzy. To jest mechanizm rosyjskich służb specjalnych wymyślony po to, bo u nas są dwa rodzaje wałów na paliwie, jeden jest wałem na Wacie, drugi jest wałem na akcyzie. O co chodzi? Produkt, tak jak mówią Long Story Short, produkt, który wypuszcza na finerię, jest albo akcyzowy, i wtedy się akcyzę pobiera przy zejściu z linii produkcyjnej, albo jest nieakcyzowy i sobie wyjeżdża po prostu z rafinerii bez podatku. Ale to jest trochę tak, ponieważ wszystkie chemikalia można łączyć. To w pewnym momencie okazało się, że w latach 90. i na początku XXI wieku polskie rafinerie produkowały bardzo dużo nieakcyzowy, nieakcyzowych produktów, na które nie było ryn zbytu na rynku. Ale uwaga, jak potem wziąłeś nieakcyzowy produkt A, połączyłeś z nieakcyzowym produktem B, i dodałeś do tego jeszcze nieakcyzowy produkt D, i coś tam sprowadzonego z zagranicy E, i wymieszałeś to w bazie paliwowej. Mieszanie nazywa się blendowaniem. To wychodziła ci po prostu czysta benzyna albo czysty olej opałowy. Po potem... prostu w bazach paliwowych, w jednostkach wojskowych to było Dlatego, że jednostki wojskowe nie podlegały kontroli. Dlatego wybierano, dlatego tak uchwalono ustawę, żeby jednostki, żeby bazy na terenie jednostek wojskowych nie podlegały kontroli. W związku z tym tam sobie bezpiecznie blendowano i to sobie wyjeżdżało. Następnie o, puszczało. Czy pamiętam, czymś... Zostały znowu zostały znowu przywrócone do pracy i, i już mogły działać niektóre rafinerie, które w zasadzie no, nie miały racji bytu. Znowu Przedpodawca... znowu, znowu, znowu był, za, zaczęły być opłacalne. To właśnie to, na nie, to, jest, to jest nie, to jest ten mechanizm, jak mówię, o mechanizmie rafinerii południowych, tak. e, które e, ja kiedyś w 2005 roku z okazji debiutu giełdowego napisałem, że rząd chce sprzedać drobnym ciłaczom udziały w, 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 w rafie oliwowej. W <grym grym> do tego, że nie miała racji bytu. Jeżeli kiedykolwiek jakikolwiek właściciel spojrzałby na ten biznes, to wyobraźcie sobie, Państwo, to jest trochę tak, jakbyście mieli na nie wiem cztery kluby baseballowe i nagle produkujecie wszystko na rynek krajowy, nie wiem i nie ma praktycznie żadnego amatorskiego sportu bejsbolowego, ale wy produkujecie 10 tysięcy kijów bejsbolowych co miesiąc. I jak ktoś, jak ktoś wam mówi, że ale chłopę, może przestańcie, bo te kije służą do rozwalania ludziom twarzy, sklepów, samochodów. Nie, nie, słuchaj, to jest biznes. Ja kupuję, ja sprzedaję przez to, no, to jest z... kij ki do, 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 do grania w bejsbol, a że ktoś nim kasuje ludziom, co mnie to obchodzi? I tak samo zachowują Bywały się rafinerie, ale nie, no chłopaki, no przecież to jest produkt. To, że ktoś chce tego używać do przestępstwa, to przecież to od tego są organy ścigania, ale ja, no skąd ja mam wiedzieć, że on to zmiesza z tym, z tamtym. Że my zrobimy, on wystarczy, że dwa komponenty tylko dołoży i jest ok. Tak. No i to I jest, ma inny kolor i już może działać. To była, I to też było, było know-how rosyjskie. Oni w ten sposób skolonizowali Stany Zjednoczone w latach 70. -tych. Była taka wielka e, operacja wypuszczania Żydów ze Związku Sowieckiego. Więc oni oczywiście oprócz tego, że wypuścili sporo obywateli swoich żydowskich pochodzenia, czy swoich obywateli rosyjskich tam w Związku Sowieckiego pochodzenia żydowskiego, to wypuścili tam bardzo dużo swojej agentury, która jak już przyjechała do Stanów Zjednoczonych, to zabrała się za zapewnienie sobie tego kasy. No i tutaj tam nie ma co prawda VAT-u, więc tam robo, ro, robili w, w, w trzy tego, tylko na i to były dużo mniejsze pieniądze, bo tam jest dużo, tańsza, dużo tańsze paliwo. Long story short, jak sobie z tym poradzili Amerykanie, przerzucili akcyzę na dystrybutory. O jest, nie opłacało no, się dalej. Nie, no bo to chodzi o to, że jeżeli akcyza nie będzie pobierana na poziomie rafinerii, tylko na poziomie dystrybutora, to nie możesz prowadzić wówczas do sprzedaży powaru bez akcyzy. Dlatego, że no możesz go, co prawda, sprzedawać z nalewaka. Możesz na jakiejś jednej stacji benzynowej nie odprowadzać podatków, ale to cię znajdą i zarobią. Natomiast nie możesz na masową skalę sprzedawać towaru nieakcyzowego. No i dlatego, szanowni państwo, lata się zmieniają, a na cały czas jest pobierana na, na rafineriach. Szanowni państwo, bo zaraz przekroczymy godzinę. Ja polecę sobie, to nie, to nie podlega pod ciszę wyborczą, dlatego polecę książkę pani Izy Pek, Noce z Dudą. Szanowni Państwo, e, prezydentowi się nie wolno angażować w kampanię wyborczą, więc mo, można sobie z niego drzeć łacha. Jest apolityczny, Janku, prezydentem. Znaczy nie tylko prezydent, prezydent nie, nie jest partyjny, jest bezpartyjny przecież. E, no i tutaj mamy, szanowni Państwo, historię bez cenzury, no i nie, ma, no i nie będzie dzisiaj do Jarec. Jest... Nie, będzie coś będzie innego. Będzie do panów ze służb specjalnych. Cieszymy się znowu, że jesteśmy e, tak jak dawniej przez Was doceniani, że zakładacie procedurę że no, my ujawniamy informacje niejawne. No nie robicie artykułu 130, bo macie kłopot, ale prawda, że... nie, Już nie jesteśmy szpiegami. Ale wiesz, Janku, no infiltrujemy służby specjalne, mamy bardzo dużo informacji i, i, i to jest zagrożenie. Ale wiecie, panowie, tutaj macie jeden taki drobnostkę taką. Rzeczywiście informacje posiadamy, ale... Te publicznej w bardzo ograniczonym zakresie, w bardzo ograniczonym zakresie, a no, musielibyście jeszcze tylko dopiąć takie ogniwo, że my te informacje przekazujemy jakimś obcym służbom czy innym, innym, innym państwom. No. A my tylko to państw, już od tylu, tylu lat się dzieje, o tylu lat się dzieje. No, przekazujemy państwu kowalskim, państwu malinowskim, ale innym nie. I to jest ta, ta drobnostka, która się nie udała przez tak długi czas. No, no szukajcie dalej, no bo to rzeczywiście no, najlepiej, jeżeli jest temperatura, to trzeba próbować z termometr, bo to, to jest najlepsza metoda. Dzajem tak. Państwu do zobaczenia. Do zobaczenia.